Siemka widzowie, witam was w kolejnym odcinku mnie na kanale. I znajduję się dzisiaj pod sklepem i zaraz dowiecie się dlaczego. Tylko najpierw chciałbym, żebyście zostawili subika z dzwoneczkiem najlepiej. Łapkę jakąś w górę. I może, nie wiem, no, wyślijcie też znajomym, którym może się ten film spodobać. Do niczego was oczywiście nie zmuszam. Ale byłoby mi bardzo miło. No i jeszcze trzecia rzecz, czy tam w sumie czwarta. Oglądnijcie ten film do końca najlepiej, bez przewijania. I tak. No, Bührer nowy, ja go nie sprzedaję. I Sarię sprzedam, tylko. Na razie tyle. I słuchajcie tak, nowy siewnik kupimy sobie. Niech ja ino pomyślę, który. Żeby to był taki w miarę dobry. Ja myślę, że ten, on jest dość wydajny. Tu ma takie koła, wow, w ogóle opony 2D on ma, co ciekawe, jak widać, nie? O. Ma opony 2D, nie? No teraz też, ale teraz to już aż tak tego nie widać. No dobra, więc kupiłem mu takiego właśnie. Myślę, że on mi powinien, no, na razie, no, w zupełności tak wystarczać. Ojejku, a co, żem się wryłem się tak strasznie tutaj. Dzisiaj owiec bym chciał posiać, ale to raczej za mnie pracownik zrobi. No, nowy siewnik, więc przydałoby się przetestować, ale... ale nie, ja mam coś ciekawszego do roboty, koszenie trawy, a mianowicie koszenie trawy to jest, to dokładnie. Nie wiem ile w tym worku jest, aha, bardzo dużo było. Nie wiem, może starczy. Dobra, na takie pole powinno chyba starczyć, mi się tak wydaje przynajmniej. Czekajcie, o. Dobra, on tu sobie pojedzie. No ja biorę mojego ciągnika ze tora. Wykoszę trawę w tym miejscu, gdzie ją ostatnio kosiłem, bo zapomniałem ją przetrząsnąć, zgrabić i zebrać. Ach, ale teraz tą ładną, no nie, ta droga wygląda, słuchajcie. Noż kurde, pięknie. Teraz to tutaj wygląda to o wiele lepiej, moim zdaniem. No, mi się tak o wiele bardziej jednak zdecydowanie podoba. Kurde, no. Się da w końcu podczepić ta kosiarka niedobra. Oczywiście, że się da. Trzeba ten. No, ten. Jak wiadomo, to w ostatnim odcinku tutaj taką bramkę zrobiłem, co dopiero teraz pojechał i jedzie, dobra. Taką bramkę, jak widać, sobie zrobiłem i tu taką ładną dróżkę poprowadziłem. Ej, taką bramkę se zrobiłem i dróżkę poprowadziłem. No jak widać, trawa na łące nie zebrana, bo o niej zapomniałem, więc dobra, czas skosić w tym samym miejscu trawę po raz kolejny. Bo słuchajcie, warto, no będzie chyba podwójny zysk z tego, tak mi się wydaje, nie? Chyba tak to działa właśnie jakoś. Więc no, moim zdaniem ciekawe, jeżeli o to chodzi. Oj, będzie chyba właśnie podwójny zysk. Podwójne tej trawy, podwójnie tu będzie chyba, więc kurde, oj, tu... A prasowanie to będzie, myślę, że niezłe, widzowie, bo kurde... Nasra tak tej trawy. No, tyle bel będzie z tego. To ile z tego bel zrobię, to... To już nawet boję się o tym pomyśleć. Miniaturka, ale ładna. Jak tam on sobie jedzie tutaj, bardzo ładnie.
Okej. Kurde, ja myślę, że w kolejnym odcinku, że ja poza odcinkiem przetrząsnę i zgrabię, a w odcinku kolejnym to już prasowanie będzie. Chociaż może przetrząsanie też będzie w tym, nie wiadomo, możliwość, że się wyrobię i ono już się tu znajdzie. Dobra, miniaturka bardzo ładna by była, fajna, nie? Tylko na razie to muszę dużo zakrętów wykonać i to nie jest moment do robienia miniaturki. Aha, wiem czemu, dobra, okej, okay, faktycznie. Zapomniałem, że trzeba uprawę zmienić na owiec. Ale to było od razu nasypie tego worka, co opróżniłem z tej Isarii. Okej, okay, myślałem, że trochę więcej, no dobra. Ostatnio odkryłem, jak pamiętacie, że jednak stąd się da nasiona brać, a nie tak jak ja myślałem, że się nie da. On se tu będzie siał, a ja będę se kosił. No bo niestety bym ja chciał posiać, no bo wiadomo, nowy siewnik mam, nie? Ale kurde. Ale koszenie muszę ja zrobić, bo do tego się pracownika nie da zatrudnić, bo nie jestem na żadnej łące. Takiej, wiecie, że gra tu uznaje jako pole, więc tu nie zatrudnię pracownika. Ja nie mam moda Coursplay, że tam sobie można... Że nie wiem, to, że to chyba... Ja gram na konsoli, tu nie ma moda Coursplay, że tam sobie możecie... Kurde, nie wiem, chyba to tak działa, że tam sobie możecie pole tak stworzyć, nie przez tego moda właśnie. W ten sposób, ale ja bym chciał, ja sobie kolejnego farminga będę na PC-cie chyba kupował. Podobno będę miał nowy komputer, jak się będę dobrze uczył. Więc niestety, ale muszę oceny dobre mieć niestety. No i będę miał komputer, na którym będę śmigał. No tu jak widać to trochę tej trawy będzie, ale to tak fajnie wygląda, nie? Ta trawa tutaj. Tak ciekawie dosyć to wygląda, jak jest to tak usypane, tego tak dużo. No więc krowy nie miały długo jedzenia, ale teraz jak już będą miały to dużo, to tak konkretne, takie no konkretne ilości. Będą takie konkretne jednak ilości, więc no... Nieźle, nieźle. Dobra, trzeba troszeczkę jeszcze tutaj... To, co tam pozostawało, no to wiadomo, tam sobie jeszcze dorobić. Dobra, jak mojemu pracownikowi tu idzie. Świetnie. Nie ma się po co przyczepić. Czy tam o co przyczepić. Nieważne. O, dobra, tutaj to jest. To jest trochę pod górkę, więc niższy bieg wrzucę, żeby on tak radę sobie jakkolwiek dawał. No bo ja już widzę, że... Dobra. Tak to może zróbmy. No niestety w tym bucherze to, w tym biurerze trochę lepiej, no nim się trochę lepiej kosi, no bo on tu wiadomo, silniejszy jest, on sobie lepiej daje z takimi parunkami radę właśnie, no, a tu niestety ma mniejszy. Ech, ten ciągnik jest niestety trochę mniejszy, więc no.
Serio, ja chyba po tej trawie tutaj znowu za... Chyba biorę znowu pługi, oram po prostu pole kolejne. Normalnie bierę pługi, oram tutaj normalnie i będzie pole znowu kolejne. Będę miał już 3 pola, znaczy 4, bo już mam 3 przecież. Dobra, pracownik sobie śmiga. Mówię, sorry za to, że mam mapę wysuniętą, o ile to w ogóle komuś przeszkadzało. Ale dobra. Jak komuś przeszkadzało, to... To ten... To teraz będzie... To już nie będzie mu przeszkadzało, bo już nie ma mapy, nie? No wejdźże szybciej pod tą górkę, jedź, no dawaj. Zetorze mój, ty, Powiem ci, kolego, niezbyt ci pod tą górkę idzie. Ale teraz masz z górki, no to lepiej, to dobrze akurat. Ty, pa, normalnie... Ej, teraz mu trochę lepiej poszło pod tą górę akurat. Ej, teraz mu nawet pod tą górkę jakoś poszło w sumie. Nieźle. Teraz oczywiście z górki znowu. Czyli, że jak nie przejadę wcześniej poprzeczniaka, to mu będzie lepiej szło. Nie wiem, czy bym tego... Może bym tą górkę wyrównał trochę kiedyś. Nie wiem, bym tu może jakieś takie równanie terenu zrobił. I bym sobie wyrównał tak tą górkę ładnie. No kurde. To by mogło być fajne nawet. To by... No więc dlaczego? To by mogło być, widzowie, nawet ciekawe. Okej, dobra. Kolego, dasz sobie radę. Tu jest jeszcze kawałek obok tamtej drugiej łąki do zagospodarowania i może by też ciekawe pole było. Można by tak było zrobić. Ale wyje bestia. Ale ryczy normalnie, kurde. Ech. Ale ryczy ta bestia, dobra. Nie wiem, czy po zebraniu i w ogóle takich tam, po zrobieniu i zwiezieniu bel z tych pól, z tych łąk, znaczy się, tak naprawdę. Tak bardziej po polskiemu, znaczy tak dokładniej.
bym to bardziej powiedział. Nie wiem, czy ja bym z nich ten. Żebym właśnie nie wyrównał tam terenu i bym jakiś pól tam porobił. Żebym właśnie tam tak terenu nie wypoziomował przypadkiem, bo. No bo kurde, jednak to jak widać, to tam jest pod górkę i sobie średnio radzi Zetor. Znaczy, no wiem, że kiedyś te mocniejsze będę ciągniki miał, ale kurde, no chyba takie wyrównanie nic wcale mi nie zaszkodzi, nie? No na przykład odtąd bym to poziomowanie zaczął, albo tu gdzieś, o nie wiem, z którego siano bym robił, no a można stąd w sumie, z tego zrobimy. O, jak pięknie siano robimy sobie tutaj. Elegancko. Dobra, trójkę wrzucamy, kurde, a nie. A nie, czekajcie, tutaj powinienem tak najpierw uwroć wykonać. Field work. Dobra, czekajcie, niech on tutaj. Okej, chyba nie wyszedł mi żaden komunikat, że nie znaleziono pola ani nic, więc może on zacznie tam na tym polu właśnie pracować i tą pracę nawet może wykona, nie wiadomo, zobaczymy. Bo ta gra jest tak zautomatyzowana normalnie, że tu możecie sobie kurde pracownika zatrudnić, żeby wam pojechał na pole i zaczął robić, nie? W 19 to musieliście sami wszędzie jeździć, a tutaj to po prostu auto drive jest, no i normalnie może jechać gdzie wy go tylko sobie poprosicie i może wam pole każde zrobić wtedy. Znaczy, no każde, no niektóre to niedokładnie jak są jakieś nierówne, ale wiadomo, no jak to tam jest zrobione. Więc, to jest chyba powód, dlaczego najbardziej żałuję, że gram na konsoli. Nie chodzi o to, że tych polskich maszyn nie ma, ale chodzi o to, że nie mam dostępu do Mada Cool, ale żebym go puścił normalnie na tym polu, nie kurde. Świetnie po prostu, najlepiej jak się dało, bym mógł powiedzieć. Dobra, no to lecimy dalej, nie? Z odcineczkiem. Lecimy z odcineczkiem, widzowie, słuchajcie. No nie wiem, widzowie, kurde, to będzie dosyć dużo tego siana, no bo kurde, tak podwójnie skoszone. Jezu, ile z tego bel będzie? Już się nie mogę doczekać, ile z tego bel będzie. A nie, tutaj, o, dobra. Właśnie, mnie to bardzo, bardzo mnie to właśnie, widzowie, ciekawi, ile z tego może bel być, z tego pola. Pyk, jedziemy z górki, dobra.
Ja myślę, że te pola zgrabię, to już akurat będę poza odcinkiem, bo... No i pracowanie na odcinku akurat już będzie. Tak mi się wydaje przynajmniej, że powinno to wyglądać. Ja, dokładnie tak to będzie, widzowie, słuchajcie, tak to będzie być, no. Więc mówię, tu fajna łąka, tylko by się przydało tutaj teren wygładzić bardzo, tak wypoziomować, żeby tu było, wiadomo, tak no równo, bo... Kurde, jak będzie równo, to będzie fajnie, nie? No. Czekaj, to jeszcze myślę, że tam jeszcze jakieś takie coś zostało, to tam można sobie dolecieć, poprawić. I lecimy tą moją piękną brukową drogą. Fajnie, żem sobie to w sumie tak wymyślił, że taką kostkę brukową tu wysypię, znaczy kostkę, no tak, kostkę brukową, coś tak nazywano. Dobra, potrzepię już ze zgrabiarkę, ale mówię, że nie będę już zgrabiał w tym odcinku. Ja sprawdzę w ogóle, jak on tam, jak ten pracownik to robi w ogóle. Jezus, dobra, sprawdzamy, jak on to robi. Dobra, on to chyba na razie dobrze robi. A to już będę chyba poza odcinkiem, widzowie, kontynuował zgrabianie. Tegoż, bo byłby ten odcinek za długi, na jakimś innym odcinku byłoby to też nudne. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, jak tak to dajcie suba z dzwoneczkiem oraz łapkę w górę. Widzimy się w następnych filmach i do zobaczenia, cześć!